Indekage.pl. Naszym gościem dzisiaj jest trener i organizator gali Wieczoru Wojowników oraz klubu Grappling Grudziądz, Ariel Piechocki. Witam. Witam. No, tak jak wspomniałem na początku, jesteś przede wszystkim trenerem Grapplera Grudziądz i głównym pomysłodawcą i też organizatorem gali Wieczoru Wojowników, więc na początku może powiedz coś o sobie, no, jakieś osiągnięcia. Generalnie 10 lat temu zacząłem trenować karate. Osiągnięcia w karate najważniejsze moje to Mistrzostwo Polski Północnej Karate Kyokushin, zdobyte w Świnoujściu w 2009 roku. Później miałem kilka walk amatorskich w MMA, tam nie było zbyt fajnie. Też kilka amatorskich w kickboxingu. Startowałem na Mistrzostwach Polski również jakoś tam bez sukcesów. I 6 lat temu, bodajże 7, zainteresowałem się grapplingiem. W grapplingu już szło mi znacznie lepiej. Udało mi się Mistrzostwo Polski zdobyć w białych pasach, w 73 kilo w Luboniu, w niebieskich pasach również Mistrzostwo Polski. W tym roku wicemistrzostwo Polski w purpurach. Mam również na swoim koncie Mistrzostwo Europy i wicemistrzostwo Europy w brazylijskim jiu-jitsu CBJJ, Federacji CBJJ. I to chyba najważniejsze. Najważniejsze sportowe, bo trenerskie oczywiście też jakieś tam są, ale to najważniejsze moje sportowe jako zawodnika. A te trenerskie, możesz coś powiedzieć o swoich podopiecznych? No generalnie jeśli chodzi o statystyki klubu, od 3 lat istnieje nasz klub. Zdobyliśmy przez ten okres 114 medali imprez rangi ogólnopolskiej i kilka międzynarodowej. No różni chłopacy zdobywali te medale, bo też wychodzę z założenia, że każdy może sobie spróbować jeździć. Także niektóre z tych medali są w formułach OFS czy też w formułach junior młodzik, to może nie są aż tak ważne, aż tak jakiejś takiej rangi. Ale mamy też kilku mistrzów Polski w MMA i w brazylijskim jiu-jitsu, także z tego roku czy z zeszłego, także te wyniki jakieś tam fajne są. Zresztą chciałbym ten temat jeszcze poruszyć, amatorskiego MMA, no bo wiele klubów ma zawodników, dużo ludzi trenuje, a z tymi zawodami jest problem, bo wielu zawodników trenuje, a nie jeździ na zawody. U was to podejście jest inne, no bo jednak na te zawody wiele osób jeździ, wiele osób przywozi medale. Co ty o tym sądzisz? Czy warto wypuszczać takich młodych zawodników, którzy trenują, nie wiem, kilka miesięcy na zawody, czy lepiej poczekać i walczyć o te medale? Wiesz co, nie wiem co jest lepsze, ja tak po prostu robię. Spodobało mi się to właśnie z brazylijskiego jiu-jitsu, gdzie są te zróżnicowane poziomy dość mocno, bo mamy tutaj białe, niebieskie, purpurowe, brązowe, czarne pasy. Do tego mamy też kategorie wagowe i do tego mamy kategorie masters i adult, junior, młodzik. Tych podziałów jest naprawdę ogrom. Mastersi nawet czasem mają podział na dwie kategorie, czyli tam od 30 do 35 roku życia i powyżej 35 albo powyżej 40 na przykład. Także tam może się praktycznie każdy bić, kto ćwiczy na przykład 4-5 miesięcy bez jakiegoś tam uszczerbku na zdrowiu, trafia na chłopaka czy dziewczynę o podobnym poziomie zaawansowania i w MMA też tak chyba powoli jest. Także no ja wysyłam w sumie chłopaków, dziewczyny też po najwcześniej 5-6 miesiącach treningów, ale jak jestem pewny, że ta osoba sobie krzywdy nie zrobi i na szczęście od 3 lat, od kiedy mam klub, nikomu na zawodach się krzywda nie stała, także chyba to w miarę jest okej i rozsądne. No, kończąc twój wątek tej kariery trenerskiej, jakie są twoje marzenia trenerskie przede wszystkim? Wiesz co? Nie wiem. No najważniejsze chyba, żeby moi zawodnicy walczyli i trenowali zdrowo, żeby nie łapały ich kontuzje, żebyśmy mądrze sobie do tego wszystkiego podchodzili, a jakieś tam, no nie wiem, no ciężko powiedzieć, mamy kilku talentowanych chłopaków, ale ja bym nie chciał ich tam mówić, że mają tam walczyć, czy to osiągnąć, czy to zrobić. Też nie wiadomo, jakich kariery się potoczą z racji tego, że większość z nich pracuje też zawodowo. Także, no nie wiem, no co, no w UFC zawodnik, w KSW, no to takie tam jakieś marzenia mogą być. Jedynie wprowadzić może do takiej federacji większej zawodników, bo dotychczas jeszcze w tych ogromnych federacjach nikogo nie mieliśmy, nikt z Grudziądza nie był. Także może kiedyś, może za parę lat. No przede wszystkim, ile osób trenuje w twoim klubie? Zależy też od okresu, bo w wakacje na przykład teraz, tak jak był lipiec, sierpień, to było pusto, trenowali głównie zawodnicy, ale tak wrzesień, styczeń, październik, te lepsze miesiące, no to dochodzi do setki osób. Tutaj z podziałem oczywiście na dzieci i dorosłych, tak? No, z takich regularnie startujących, walczących zawodników to jest około 10-15,
plus jeszcze 20 gdzieś tam kolegów czy koleżanek. No i reszta to są też dzieci. Właśnie, przede wszystkim te dzieci. No jak wyglądają te treningi dziecięce? Czy są podzielone na grupy, czy dzieci także startują w zawodach? Jak to wygląda? Tak, mamy podzielone dzieciaki na grupy. Jest grupa 5-6 lat, też 7-latki tam są i grupa 8-12. Mamy też młodzież 13-16 lat. Dzieci jeżdżą na zawody. Ja osobiście wysyłam na zawody w brazylijskim jiu-jitsu dzieciaki bez kimon, bo w sumie w kimonach to ja tam nie jestem jakimś tam znawcą, także uczymy się bez kimon. No tych zawodów nie ma submission fighting tak dużo w Polsce, ale tak z dwa razy do roku staramy się gdzieś, przynajmniej tutaj na północy gdzieś czy tutaj na północy bardziej u nas, bo dzieciakami jechać gdzieś tam na zawody do Krakowa to też mija się z celem, uważam. Także no z dwa razy do roku sobie startujemy w zawodach i są tacy zajawkowicze, że zawsze na tej imprezie jeżdżą i też zdobywają medale, także jest okej. Okay. Widzisz jakiś większy talent wśród tych dzieciaków? Tak, 3 talenty albo 4, ale bez nazwisk. Będę 2 dziewczynki, 2 chłopaków, naprawdę bardzo, bardzo mocno się przykładają do treningów. Oglądają gdzieś tam w domu walki i kombinują sobie jakieś techniki. Nawet zabraliśmy kilkoro z nich parę razy na seminaria, jak u nas w klubie były prowadzone dla dorosłych. Seminarium z Krzysiem Michalakiem z Pirani Gdynia i seminarium z Adamem Górnym ze Złomiarza z Gdańska. I tutaj te seminaria obfitowały bardzo dużo takich niuansów i szczegółów, trudnych technik z pleców, a jeśli 6-latek tam był w stanie, 7-latek, sorry, wytrzymać przez 2 godziny tego słuchać i na tym się skupiać, no to gdzieś tam ten talent ma i może coś z niego gdzieś tam będzie kiedyś w przyszłości. No tak, no powiedziałeś, że masz klub, naprawdę rozwijać się bardzo dobrze, dużo zawodników, wiele sekcji, więc no klub się rozwija, medale zdobywasz, to po co ci ten wieczór wojowników? Wiesz co, chyba 2 aspekty zadecydowały o tym, że robimy ten wieczór wojowników. Pierwszy to jest to, że tutaj u nas w regionie czegoś takiego za bardzo nie ma, ani nie było. No może nie w regionie, bo jest w Bydgoszczy NVO Fight Night, w Toruniu coś tam też zawsze się działo, ale tutaj w Świeciu jeszcze 30 km od Grudziądza była jakaś fajna gala wieczór gladiatorów. 2 razy tam byłem, to było całkiem fajne, nie wiem czemu to nie poszło. No ale u nas w samym Grudziądzu czegoś takiego jeszcze nie było, więc skoro idzie nam tutaj jakoś z klubem sportowo praktycznie, no jest bardzo dobrze. W ciągu tych 3 lat uważam, że z małego klubiku sportów walki staliśmy się takim jakby sportowym tutaj w Grudziądzu, mocnym sportowym ośrodkiem. Tak? I gdzieś tam za tymi dyscyplinami, które się zakorzeniły w głowach tutaj Grudziądzan, czyli piłką nożną i żużlem, które tam od zawsze tutaj są i mają jakieś tam tysiące wyznawców. Wydaje mi się, że my jesteśmy teraz taką trzecią siłą. Znaczy się wydaje mi się, wiem to też, bo gdzieś tam wiem, jaki jest mniej więcej odsłuch tego wszystkiego w mediach, jak wrzucamy. Wiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o czytanie artykułów gdzieś tam w gazetach lokalnych, które nam zaczynają sprzyjać. Parę lat temu tego nie było, a teraz ludzie się otworzyli na sporty walki, więc my się otwieramy na ludzi i organizujemy tą galę. No w rozpisce Wieczoru Wojowników jest bardzo dużo młodych zawodników. To jest celowy zabieg, czy po prostu no, tak wyszło? Jak wyszło, to został celowym zabiegiem. Jak nie, no po prostu zostaliśmy troszeczkę pod bramką postawieni, bo kilku zawodników zrezygnowało, kilku zawodników złapało kontuzję i po prostu ciężko tą kartę walk tak za pierwszym razem idealnie ogarnąć. My też się uczymy bardzo mocno na tym wszystkim i no to był tak jak koledzy, którzy organizują galę, podpowiadali mi pół roku wcześniej, że to będzie największy problem, złapanie rozpiski. Także jak pół roku wcześniej mieliśmy już 16 zawodników ogranych, no to przez ten okres półroczny gdzieś nam łącznie chyba 7-8 wypadło. Także trzeba to było troszeczkę pozmieniać. A ta dwójka Grudziądzan, którzy wystąpią w tych walkach amatorskich juniorów, to są uważam bardzo, bardzo, bardzo fajni młodzi zawodnicy, utalentowani, którzy mają jakiś tam zasób techniki. Może te walki wcale nie będą gorsze niż te zawodowe, które gdzieś tam w górnej części karty walk będą, także nie uważam, żeby to była strata dla jakości gali, ale no było to przymuszone po prostu jakimiś tam czynnikami, które nie były, były z naszej strony tutaj jakoś tam robione.
Powiedziałeś, że to jest to pierwsza gala taka w Grudziądzu, więc przede wszystkim powiedz, jak zainteresowanie samą tą galą, tym wydarzeniem, jak idą bilety, czy w ogóle coś jeszcze zostało? Bardzo dobrze, nic nie zostało już. Zainteresowanie jest ogromne. Gdybyśmy robili wielką imprezę na hali 1500 osób, to myślę, żebyśmy tyle osób wpuścili bez problemu, tak? Jak też w pewnym momencie jakby był plan na większą promocję tej gali, ale jak widzieliśmy, że już pod koniec lipca te bilety praktycznie wszystkie zeszły, no to już gdzieś tam się z tego wycofaliśmy. Myślę, że gdybyśmy obłożyli całe miasto plakatami i gdzieś tam naprawdę jeszcze bardziej się na tej promocji skupili, to nie wiem, no to by trzeba było wziąć inną halę, trzeba by było zupełnie to inaczej jakoś poukładać, bo po prostu zainteresowanie jest ogromne. Widać, że ludzie potrzebują czegoś takiego i jestem z tego bardzo zadowolony, bo to pokazuje nam, że może w przyszłości wyjdzie coś, będzie szansa zrobienia czegoś jeszcze większego, jeszcze fajniejszego. Przejdźmy tutaj do bohaterów głównych całej gali, czyli Kacper Miąsko, Grzegorz Szozda. Co ty możesz powiedzieć o tym pojedynku? No Kacper, twój podopieczny, więc może kilka słów na początku o nim. Kacper jest bardzo pracowitym chłopakiem, miał ostatnio bardzo dobrą pasę, wygrał 3 walki z rzędu po bardzo fatalnej pasie, 4 porażkach. Wtedy jak on te walki przegrał 4, to wydaje mi się, że trochę za bardzo go opuściliśmy za wcześnie na głęboką wodę i po prostu miał 4 bardzo trudnych przeciwników i te 4 walki przegrane, no trochę, może trochę nawet z mojej winy, że go po prostu tak często do tak trudnych rywali puszczałem, no ale było, minęło. Później świetna pasa, 3 wygranych rzędu, przy okazji wygrał też 3 amatorskie turnieje w tym czasie. On przez rok łącznie chyba, nie wiem, no wygrał amatorskich zawodowych z 9 czy 10 walk bez porażki, także to był zeszły rok świetny dla niego. No i przydarzyła się przegrana w tym roku, dość niespodziewana w Łodzi z Łukaszem Kaśniewskim, tak? No i bardzo by się chciał Kacper zrehabilitować za to przez własną publicznością, ale to wiadomo, jest mega, mega ogromna presja. No mam nadzieję, że Kacper sobie z tym poradzi, no i też mega, mega dobry przeciwnik, bo Grzesiu nie startował dotychczas zawodowo, ale ma naprawdę ogromny wiele sukcesów amatorskich, nawet większe umiejętności niż te jego sukcesy amatorskie, bo widziałem go parę razy na zawodach amatorskiej ligi MMA i na zawodach Time of Assets i Grzesiu jest naprawdę niesamowitym kotem w parterze. Nie wiem jak tam w stójce, ale naprawdę pracuje ciężko i myślę, że to są zawodnicy w ogóle o podobnym stylu, także walka będzie na pewno super. Wierzę, że zasługują oboje na walkę wieczoru. No i niech wygra lepszy, tak? No, zarówno Grzesiek, myślę, że to jest 50-50, tak? Zarówno Grzesiek ma szansę poddać Kacperiego, czy może się to skończyć jakimś tam nokautem, czy też na punkty. Na pewno będzie świetna walka. Wierzę w Kacpra, ale no, na pewno będzie świetny pojedynek. Przejdźmy teraz do tej twojej młodego na rybku perełki praktycznie klubu, czyli Nika Patian. No to jest zawodnik, o którym dużo się mówi. Tak, to jest uważam ogromny talent. Generalnie z Niką byliśmy, Nika tak regularnie startuje od 3 lat. Startował na wszystkich turniejach Time of Masters, w którym mieście, które były organizowane. Pojechał na kilka ALM i jeszcze na jakieś kilka mniejszych zawodów. Z każdych zawodów przywozi medal. Tak, startował dotychczas w kategorii junior do 70 kg. Nie było zawodów, żeby on nie miał na przykład 4-5 walk. W każdych zawodach 4 walki wygrywa, dochodzi do finału, przegrywa albo wygrywa finał, ale jak przegrywa, to na następnych zawodach swojego rywala z finału z poprzednich zawodów zwykle pokonuje jakąś techniką kończącą szybką. Także no nie z tych wszystkich juniorów, z którymi walczył dotychczas w ostatnich 3 latach, to było, nie wiem, z 30 walk, no to nie ma juniora, którego on nie pokonał, tak? A mierzył się z zawodnikami z mocnych klubów z Warszawy, z Arachionu, Olsztyn, czy też z Berserkerów, także nie ma juniora, którego on nie pokonał. Nie ma zawodowych dotychczas startów, to będzie jego pierwszy start, także no pokładam ogromne nadzieje w nim i mam nadzieję, że fajna waleczka wyjdzie. No nie zabraknie też akcentów cięższych. Wiemy, że Kevin Wiatowski niestety nie zawalczy na gali, natomiast będzie inny zawodnik jego kategorii półciężkiej, Jacek Drzymalski. Jacek już ma tam jakiś start na koncie, więc powiedzmy jak przygotowanie jego. Jacek wygrał 9 lat temu swoją jedyną walkę zawodową z Oskarem Ślepowrońskim. Tak? Wtedy jeszcze naszego klubu nie było w ogóle, wtedy jeszcze się chyba z Jackiem nie znałem nawet.
Przez ten długi czas miał różne tam, nie, może nie, że wzloty i upadki, ale raz ćwiczył, raz nie ćwiczył, raz tam robił to porządnie, raz nie. I jak zaczęliśmy organizować tą galę, to Jacek mnie poprosił, czy dałoby radę mu ogarnąć jakąś walkę, że chciałby porządnie z powrotem wrócić gdzieś tam do startów. Nie jest jeszcze jakiś stary, nie jest pokontuzjowany, poniszczony. No i znaleźliśmy przeciwnika z klubu Hunter Bydgoszcz, także od Łukasza Rambalskiego. Jacek też tam kiedyś ćwiczył, także Łukasz go dobrze zna. I myślę, że mogą fajnie się pobić w stójce, że może być fajna bitka. Mam nadzieję, że Jacek da z siebie wszystko. No, tak jak mi mówi na treningu, no, to było dla niego no, najmocniejszy chyba okres przygotowawczy przez te parę lat od tej walki w 2009 roku, to na pewno sportowo bardzo zmądrzał. Jeśli chodzi o takie procesy okołotreningowe, typu regeneracja, odżywianie, no to też tutaj na pewno ta wiedza jest na jego korzyść. Także no, myślę, że jest lepszym zawodnikiem niż 9 lat temu. I jak wygra drugą walkę, no to będzie 2-0 i kto wie, jak to będzie, nie? To teraz możliwości jest wiele. Także można Jackowi kibicować, bo na pewno zasługuje, żeby wygrał. Pracuje bardzo ciężko i może mu się uda. Co jeszcze ciekawego będzie na karcie? Co jeszcze zawodnicy, co warto zwrócić uwagę? Z naszego klubu będzie jeszcze Dawid Podwojski. Tak? To jest bardzo solidny stójkowicz, który od 6 miesięcy, dłużej nawet, pracuje u nas nad parterem i tak jak tam powiedzmy rok temu czy 10 miesięcy temu przytrzymanie Dawida na ziemi czy pokonanie go nie sprawiało mi jakichś tam wielkich problemów i zrobiłbym to pewnie, jakoś tam go poddał przywiązaną jedną ręką, to teraz Dawid jest naprawdę ciężkim rywalem. Jak robi takie anti-jujitsu, pracuje głową, leży u góry gdzieś tam w gardzie, to naprawdę, naprawdę sprawia ogrom problemów. Potrafi się ruszać z pleców. Potrafi narzucić jakiś tam swój styl walki w parterze. Już sam tam sobie kombinuje, układa swoją grę. Także jest dobrze z Dawidem. Myślę w tej chwili. Kolejny nasz zawodnik, który startuje, no bo mówię o naszych, no większości rywali nie znam. Nie znam osobiście, nie widziałem Grześka, widziałem w walce na żywo. Kolejny nasz zawodnik to jest Artur Świdurski. To też ciekawa postać, bo jego pierwszy zawodowy pojedynek był z Damianem Majewskim na gali Grappler Night, gdzie wszyscy wskazywali Artura na bardzo szybką porażkę. No, mówili nawet o 30 sekundach, o minucie. Artur dał bardzo fajną bitkę, stoczył 3 rundy naprawdę mocnej wojny z Damianem i najśmieszniejsze w tym, że to Damian sprowadzał walkę do parteru w każdej rundzie, bo w stójce to był naprawdę pogrom ze strony Artura. Także przegrał tą walkę, ten debiut zawodowy, ale no, pokazał taki charakter i umiejętności, że naprawdę, naprawdę, naprawdę chylę czoła. Mamy także w karcie walk dwóch juniorów. No właśnie o tych juniorach, bo to są właśnie młode chłopaki same, więc może tutaj parę słów o nich. No z tego co ja widziałem, no to ten Oliver tutaj to bardzo, no jak na te lata, to naprawdę bardzo dobrze się kręci w parterze. Tak. Oliver ma dopiero 14 lat, wystartował na Submission Fighting w Trójmieście u Bartka Chyrka. Bardzo szybko poddał rywala trójkątem, także to jakiś tam dobry prognostyk. Jakby ktoś spytał pół roku temu, czy Oliver w ogóle wystartuje na takiej gali, no to bym się puknął w głowę, a teraz Oliver ma naprawdę szansę wyjść przed pełną halą i gdzieś tam w wieku 14 lat i przepraszam, 15, 14, już nie pamiętam, kiedy Oliver miał urodziny, czy będzie miał. No ale jest młody, tak? I się zaprezentować przed swoją publicznością, także tak od zera do bohatera trochę, jak on to wygra, to będzie naprawdę, naprawdę super. Mamy jeszcze Nodara Fatiana, brata Niki, który też jest ogromnym, uważam, talentem. Nie będę mówił o jego tam dobrych czy złych stronach. Walczy z chłopakiem od Tomka Sobczyńskiego z Ostrudy. Także no to na pewno no, twardy chłopak i będzie fajna bitka, chociaż te pojedynki są w ograniczonej formule prowadzone, bez uderzeń, bez ciosów w parterze i w ochraniaczach i w kaskach. Mamy też w planach ósmą walkę.
Ale o tej walce no na razie nie będę mówił, bo mamy tam jedno nazwisko przyklepane, drugie jeszcze tak do końca nie jest dogadane. Także mam nadzieję, że ta waleczka wyjdzie i będzie to kolejny 8 pojedynek i to będzie już ostatni na karcie walk. Czyli 15 wrzesień, Grudziądz, widzimy się na hali. Tak, na pewno. Dzięki. Dzięki.